Witam Was serdecznie. Jesteśmy, jak widać, na polu soi. Dziś jest 27 sierpnia. Jesteśmy w centrum kraju, w powiecie łęczyckim. Jesteśmy u rolnika w gospodarstwie. U rolnika, który po raz pierwszy w tym roku zdecydował się na uprawę soi. Swoimi spostrzeżeniami, problemami, wątpliwościami, stanem upraw dzielił się z Wami poprzez cały sezon wegetacyjny na portalu farmer.pl, w blogu uprawowym, właśnie poświęconym między innymi soi. Dokładnie doświadczenia polowe u farmera z farmerem. Zachęcamy wszystkich czytelników, tych, którzy nie śledzili na bieżąco tych wpisów, do wejścia na ten blog. Tam wszelkie informacje i szczegóły agrotechniczne są uwzględnione, jak również zdjęcia tej plantacji, praktycznie z każdego etapu jej wegetacji. O szczegółach plantacji, jak również ocenią tą plantację, eksperci z firmy Zadbał i z BSF. Mamy za sobą, drodzy Państwo, bardzo trudny rok do uprawy, rok bardzo suchy. Jak widać na tej plantacji, soja bardzo dobrze poradziła sobie w tych trudnych warunkach. Na tej plantacji rolnik uprawia odmianę Merlin. Są to jego pierwsze kroki w uprawie soi i plantacja ta wygląda bardzo dobrze. Rośliny są dość wysokie, bardzo mocno ostrączone, jak widać, z wieloma rozgałęzieniami. W strąkach jest średnio po 3 nasiona. Oznacza to, że plon z tej plantacji będzie naprawdę dobry. Rolnik do uprawy wybrał chyba najlepszą odmianę, jaką mógł wybrać, ponieważ odmianę, która bardzo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach, jak również jest najlepszą odmianą do nauki uprawy soi, odmianę Merlin. Jest to odmiana wśród odmian, które proponujemy, która wybacza błędy rolników. Odmiana, która bardzo szybko zakrywa wiosną międzyrzędzia, ma bardzo intensywny wigor początkowy, dzięki czemu chroni przed intensywną ekspansją zachwaszczenia wtórnego. Merlin wybacza błędy rolnika. Jeśli występują problemy z ochroną roślin, występują przypalenia roślin, jeśli pojawią się przygruntowe przymrozki w pierwszej fazie rozwoju, Merlin ma świetne zdolności do regeneracji i tworzenia pędów bocznych, dzięki którym rekompensuje straty w plonie. Soja w Polsce jest taką nową uprawą. Od niedawna zagościła na nasze pola. Trzeba pamiętać, że tak jak pozostałe uprawy, wymaga pewnej konsekwencji w ochronie i przestrzegania pewnych zasad. Nie lubi, podobnie tak jak kukurydza, dużego zachwaszczenia zaraz na starcie, ponieważ startuje dosyć późno i dosyć późno zwiera międzyrzędzia. Dlatego ważnym jest podjęcie pewnego systemu ochrony w uprawie soi, ponieważ nie wybacza ona tych błędów na samym początku i przede wszystkim zachwaszczenie ma duży wpływ na jej plonowanie, na jej termin dojrzałości. Na tym polu był zastosowany dwuzabiegowy system ochrony. Pierwszy zabieg był wykonany doglebowo. Powoduje to, że soja ma taki pewien czas bez zachwaszczenia, żeby móc wykiełkować i wyjść na powierzchnię gleby. Ta doglebówka w postaci stąpu aqua 2 litry na hektar też opóźnia rozwój chwastów i przytrzymuje ten moment rozwojowy chwastów do tego zasadniczego zabiegu preparatem Corum w dawce 1,25 na hektar. Jest to jeden z najpopularniejszych preparatów w ochronie soi, właściwie takim standardem, który właściwie radzi sobie z wieloma i z podstawowymi chwastami, które mogą występować w uprawie soi. Mówię tu przede wszystkim o komosie, często o samosiewach rzepaku, gdzie często też soja wraca właśnie w zamian za rzepak na pola. Rolnicy decydują się na jej uprawę, żeby wzmocnić ten swój płodozmian. Także
Jeżeli ktoś się zdecyduje na uprawę soi, nie jest to też trudna uprawa, jeżeli chodzi o ochronę herbicydową, jednak wymaga pewnej konsekwencji i pewnej strategii działania w tym. Jeżeli chodzi o ochronę od chwastów jednoliściennych, szczególnie mi tutaj chodzi o chwastnicę jednostronną, nie stanowi to dużego wyzwania i problemu, gdyż soja jest rośliną dwuliścienną. Zastosowany tutaj został Focus Ultra i bez problemu sobie poradził z tą chwastnicą. Jednak przestrzegam przed zbyt wczesnym stosowaniem, ponieważ chwastnica wschodzi, gdy temperatura gleby osiągnie pewien stopień, jest rośliną ciepłolubną, także ochronę od jednoliściennych trzeba prowadzić troszeczkę później niż ochronę od dwuliściennych. W przypadku zwalczania chwastów trzeba też pamiętać w soi, że nie patrzymy tak dokładnie na rozwój samej rośliny głównej, tylko na rozwój chwastów i żeby one były w odpowiednim momencie, żeby nie uciekły nam z rozwojem, jak najwcześniej trzeba je zwalczać, wtedy są jak najbardziej czułe na działanie herbicydów.